I witam w Top Gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wraca jak zwykle wróżenie z fusów, czyli CryptoCrew University z taką niecodzienną audycją, nie taką jak zawsze, żeby tutaj przewidzieć to, co się wydarzy na wykresie w przypadku Bitcoina czy to Ethereum. Tym razem zupełnie z innej beczki. Jego zdaniem nie powinniśmy kupić tych trzech altcoinów, bo one są najgorsze jego zdaniem. Zobaczymy pod jakim względem i jeżeli je mamy, co powinniśmy ewentualnie zrobić. Na jakiej strategii zagrać? A może to są jakieś, nie wiem, czarne konie tego turnieju? Bo tak jakby nie widziałem tego wideo. No chyba, że co niektórzy wchodzą i na oryginał, i na tłumaczenie. Także tłumaczymy CryptoCrew trzy najbardziej nieciekawe lub najgorsze altcoiny pod względem pewnie zysków. Jeżeli patrzymy na altcoiny, there's a big misunderstanding. Jest, można powiedzieć, niezrozumienie, bardzo duże. A lot of people who are new will get into crypto and they'll look for altcoins. I wiele ludzi, którzy są nowi w tym świecie, wejdą w ten świat i powiedzą, what altcoins are cheap? Oh. Jaki altcoin jest teraz tani? Oh, Cardano is really cheap. Cardano's a dollar. I'm gonna buy. I na przykład wchodzą i mówią, Cardano kosztuje tylko dolara. To nie jest dużo w porównaniu do 1700 czy 55 tysięcy za Bitcoina. It's a lot cheaper than Polkadot. Polkadot's so expensive. This is a horrific thought. The second big mistake. Także to jest jedna z najgorszych myśli, jeżeli zaczynamy od takiej analizy, co jest tanie, pod względem, wiadomo, dolar jest tańszy niż 1700 dolarów. Drugą rzeczą is, by the way, you have to look at the market cap. That's why you have to understand. If you invest $100 into something and it goes up 10%, whether it's a dollar or 34, it's 10%. Okay? So druga rzecz to jest też market cap, czyli kapitalizacja rynkowa. Im większa, tym też trudniej poruszyć. Pewnie już tutaj w łatwiejszy sposób to wytłumaczmy, co miał na myśli, danego altcoina, tak? The second thing that's missing. Także im większa, tym trudniej poruszyć ceną. Understood is Bitcoin. Drugą rzeczą, to tamta była podpowiedź boczna. Teraz druga rzecz to jest Bitcoin. Bitcoin is the top dog. You want to. Pamiętajmy, have that, że to jest największy, tutaj gracz. The high majority of your portfolio. And the reason is you want your Bitcoin to work for you. I powodem, jakim tutaj jesteś, dlaczego tutaj jesteś, to chcesz, żeby ten Bitcoin pracował na ciebie. If you want to invest Bitcoin into one of these coins. I jeżeli chcesz zainwestować Bitcoina z albo w parę z tych innych altów, you have to think with the mindset of I'm taking some of my Bitcoin, I'm putting it into altcoins, and it's going to grow my altcoins, which I can turn back into more Bitcoin. Bitcoin is the game that we're all in. I często słyszymy właśnie to, o czym on mówi. Osoby schodzą z Bitcoina po to, żeby mieć jeszcze więcej Bitcoinów. I to powinna być taka sztandarowa decyzja, jeżeli chodzi o wyjście w jakąś pozycję altcoina. And I think that is misunderstood, where a lot of people are trying to find some ridiculous coin that's. I to też jest, można powiedzieć, jedna z pułapek, które tutaj czyhają na nas i niezrozumienie, bo ludzie chcą tutaj znaleźć takiego jednego altcoina, który spowoduje to, że stanie ci się, albo te osoby staną się bogate przez kolejne 5 minut. It's just not reality. To nie jest realistyczne. Those are paid promotions. Takie nie są realia. To ewentualnie mogą być jakieś tutaj opłacone promocje. Now, let's get to some facts. Przejdźmy może do faktów. First coin I'm going to show you is a coin you know very well. Ontology. Pierwszą kryptowalutą, którą wam pokażę, to jest Ontology. You've probably seen a ton of videos. Pewnie widziałeś tysiące wideo na temat tej kryptowaluty. About Ontology. How it's supposed to 10x today. Jak powinno iść w górę? 10-krotnie, 20-krotnie. How it's supposed to 100x. Nawet setnokrotnie. Chyba nawet takiego słowa nie ma. Ale my tutaj używamy. Mamy taką ściągę namiotków. In the next week, how it's supposed to 1000x this month, and it's gonna have you. Czy 1000-krotnie miało iść też? So rich that you're gonna have more money than you know what to do with, and you're gonna be driving a Lamborghini
to watch these videos. That's not true. Więc no, to nie jest prawda, jeżeli myślisz, że po prostu po takich wideo, gdzie masz właśnie no takie już obiecanki, cacanki, można powiedzieć, razy 100, razy 1000, albo Lambo Bambo będzie tuż za rogiem, no to nie zawsze tak się dzieje. A w większości przypadków, no to są te większości przypadków. Look at the horrific chart that's in front of us. So, spójrzmy na ten wykres, który jest straszny. We're on CoinMarketCap, we clicked on Bitcoin. We want to understand what is the value relative to Bitcoin. I tutaj chcemy się dowiedzieć, jaka jest relatywna cena w stosunku do Bitcoina. I tutaj ta żółta jest zaznaczona do Bitcoina. Do dolara może być zupełnie inna. Ja już tutaj dodam na boku, bo niektórzy grają tylko i wyłącznie do dolara. Może o tym on powie, jeżeli nie, to ja tutaj dopowiem dwa słowa. And you look at this chart, it's just a chain train wreck of a chart. You can see we have a whole history of ontology, right? Więc mamy całą historię ontologii od samego początku. Through all these videos that everybody's made about ontology, it's just been in a landslide. I widzimy, że no tutaj mamy tylko i wyłącznie poważne spadki. Relative to Bitcoin, right? It created its high here and then its lower high and then another lower high. Cały ten wykres to jest kreowanie kolejnych niższych szczytów. And another lower high and another lower high and then another recent lower high. Does this mean ontology is dead? Czy to oznacza, że ontology jest martwe? In the 82nd coin in planet Earth? No, it just means that you need to be a lot smarter with what you put your money into. Nie, oczywiście, że nie. Musisz być po prostu bardziej mądrzejszy, jeżeli chodzi o twoje aktywa. W co inwestujesz albo w co dajesz, na co dajesz swoje pieniądze. Needs to grow your Bitcoin, or in my case, I have Bitcoin and Ethereum as the top dogs. Więc no, tu szukamy aktywa, które będzie powiększało twoje Ethereum lub Bitcoina, w jego przypadku, bo on gra i do Bitcoina, i do Ethereum na tym markecie, bo to są jego dwa top dogi, jak to o tym mówi, czyli te najlepsze krypto, do których gra. Take those and put it into some smaller coins, very strategically, to grow those portfolios, and then I can convert it back to Bitcoin and Ethereum and really explode my Bitcoin and Ethereum portfolio. No i o to chodzi właśnie, że jeżeli wychodzimy już z tej pozycji, czy to z Bitcoina, czy z Ethereum, w jego przypadku, w waszym przypadku może to być, nie wiem, Bitcoin Cash, BSV, może to być, nie wiem, XRP, Cardano głównym czynnikiem. Wtedy chcecie powiększać tą główną, powiedzmy, pozycję, tak? I do niej gracie. I ta powinna być właśnie powiększana, bo wierzycie w nią. Chociaż ja bym tutaj się upierał na tych najważniejszych, najwyższych czynnikach w tym markecie, żeby grać do właśnie takich kryptowalut. Chyba, że gramy do dolara. Też jest taka szkoła, która mówi, że gramy tam do stablecoina i powiększamy tylko portfel. I na to patrzymy i często też wypłacamy nasze zyski już nawet w bitomatach. So that's essentially in a nutshell what my students learn in my courses. Now, here is what I'll tell you. Tego się uczą moi studenci na kursach. Teraz to, co chcę ci powiedzieć. We've been consistently making lower highs and lower lows, and we haven't formed any solid structure. Cały czas tworzyliśmy, albo tworzymy na tym wykresie coraz to niższe szczyty i dołki. Ta struktura jest praktycznie niezmieniona. For the future of ontology. Nie jest też no, w tym momencie obiecująca dla przyszłości ontologii. You want to see with a really, really, really historic downtrend like this is you want to see a consolidation standpoint. Jeżeli chodzi na przykład o taki historyczny wykres, to chociaż chcemy widzieć okres konsolidacji. See that at the bottom of a downtrend because gdzieś na dole trendu. It's very healthy to propel the market forward. Wtedy do powiedzmy odwrócenia tej sytuacji, czy no, dodania gazu, na przykład tutaj ontology, jeżeli mamy okres konsolidacji, na przykład na tym wykresie w stosunku do Bitcoina, no to może gdzieś tutaj być, wiadomo, odwrócenie niedalekiego trendu. After that horrific downtrend, I still see no signs of that as we speak.
tym przypadku nie widzimy żadnych sygnałów, które mogłyby o tym mówić. Może na samym końcu gdzieś tutaj ta struktura była zmieniona delikatnie. Na tym punkcie 0,0001 albo jeszcze jedno 0 i 1 BTC. Bitcoin and up to this point. You look for the next handful of months to try to form some structure there to turn a corner. But if you're looking where to put your money, Ontology is not one that's screaming, hey, put your money with me, I'm going to make you rich tomorrow. Now, i jeżeli myślisz, że w jaką kryptowalutę nie dać swoich pieniędzy, no to na przykład Ontology jest taką, która krzyczy do ciebie, no raczej ci nie oddam twoich zarobionych pieniędzy w niedalekiej przyszłości. Now, I showed you horrific structure, right? Okej, pokazałem ci przy Ontology, no naprawdę nieciekawą, straszną strukturę marketu w stosunku do Bitcoina. Let me show you two structures that I believe are incredibly powerful. Not only the coins incredibly powerful, but most importantly the facts and the charts. Pozwól, że pokażę ci zupełnie dwa inne wykresy, które mówią o bardzo mocnej strukturze. Structure. Again, these are not paid ads. No. I pamiętajmy, że tutaj nie ma płatnych reklam. Nobody, we've left hundreds of thousands of dollars on the table. My zostawiliśmy tysiące dolarów na stole. We've never taken a paid ad. It's nigdy nie wzięliśmy płatnych reklam. Very, very rare to see that in crypto, but we stand for that. To jest rzadkie zjawisko w krypto, żeby dzisiaj to jeszcze widzieć, ale my zostawiliśmy taki standard i po prostu nie mówię. Albo nie pokazuje tych wykresów ze względu na to, że ktoś nam za nie zapłacił. To, co wam pokażę, to jest po prostu moja szczera opinia. Okay. So, the first coin, Binance coin. Pierwsza z nich to jest Binance coin. BNB. BNB. Look at the structure. This is tego chyba już nie muszę tłumaczyć, nie? Such a strong structure. We had our high back here in August of 2017. Mieliśmy pierwszy szczyt w sierpniu 2017 roku. And the only thing we've done since then is create higher highs. I od tamtego czasu tworzymy coraz to wyższe szczyty. We created one here in the 2018. Jeden 17 stycznia 2018 roku. And then another one in 2018. Potem w lipcu 2018. And then another one. W kwietniu 2019. In 2019. And we just created a new higher high. I około 8 marca znowuż kolejny szczyt na Dzień Kobiet. BNB też pokazał, powiedzmy, kolejny wyższy szczyt. This is a phenomenal market structure. At the same time, you can see the downtrend that we had and we started forming our consolidation standpoint. I w tym samym czasie mieliśmy oczywiście odwrócenie trendu i fazę spadkową, powiedzmy trendu spadkowego i okres konsolidacji. Nawet potem kolejny spadek. Again, that I told you, you have to have that in order to be really, really successful in the future, very healthy. And you can see that we actually, our lowest point here was our beautiful structure that we formed years prior. So it... A w najniższym punkcie doszliśmy tutaj, około gdzieś tam stycznia 2021, gdzie no, utrzymaliśmy, można powiedzieć w tym wypadku, strukturę sprzed lat, która nie została jeszcze bardziej zachwiana. It's a super strong structure. This is an example of something good. Again, if you're trying to build your Bitcoin portfolio, i to jest oczywiście przykład czegoś bardzo dobrego. You want to put your Bitcoin into something that can make you more Bitcoin. Dlatego jeżeli chcesz taką strategią grać na więcej Bitcoinów, no to wtedy chcemy wrzucić, no to jest oczywiste, tak? Tutaj niczego nowego, żeśmy nie odkryli z CryptoCrew, że wtedy najlepiej wrzucić do aktywa, które sobie lepiej radzi niż BTC. And this is one of the best, historically, to make you more Bitcoin. And if you're my student, you know that I've been investing this for years. I historycznie to jest jeden z lepszych projektów, które powodują to, że masz więcej wartości, jeżeli schodzisz z Binance Coina na Bitcoina w przyszłości. And it's turned out very well, right? So the second one is also one of my favorite coins. I don't... Drugim moim ulubionym aktywem w kryptowalutach jest Ethereum oczywiście. I don't have many favorite coins. Nie mam za dużo ich. I can count them on one hand. Mogę je policzyć na jednej ręce.
This is another one, all right? And you can just see, based on the structure, what, in my opinion, Ethereum is a little bit further behind Binance Coin, where Binance Coin had its high and then created its beautiful structure and then created a new higher high. Tu w tym przypadku Ethereum jest troszeczkę w tyle za Binance Coin, bo wiemy, że mieliśmy coraz to większe szczyty, potem mieliśmy ten okres konsolidacji, no i potem na BNB mieliśmy jeszcze spadek i dopiero kosmiczne wzrosty, tak, w stosunku do kolejnego szczytu, który może się tutaj oczywiście pojawić. Haven't yet with Ethereum created a new higher high relative to Bitcoin. You can see our first high was back here in 2015, and then another higher high in 2016, and then another one in 2017, and we're looking in 2021. In my opinion, it'll take a handful of months, and then you will see a very large spike in the chart here. So Więc tu w tym przypadku mieliśmy te kolejne szczyty i bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieć kolejny spike, czyli wystrzał w górę, na przykład dojście do 0,2 bitcoina za 1 Ethereum, no to by można było powiedzieć powiedzmy 20 tysięcy, jeżeli już wchodzimy w kosmos, tak? I te najbardziej pozytywne różne tutaj wykresy, które mogą, czy predykcje, które mogą się wydarzyć na wykresach, to powiedzmy 0,2 bitcoina. Wtedy mamy Ethereum za 20 tysięcy dolarów, a na przykład Bitcoin po 100 tysięcy, tak? Wtedy to była gdzieś taka mniej więcej różnica, bo za 5 Ethereum mielibyśmy jednego Bitcoina wtedy. So depending on when you watch this video, it may have already happened. If so, congratulations to Ethereum. Wszystko zależy, kiedy oglądasz to wideo. Może to już się wydarzyło, jeżeli pewnie patrzysz na to wideo, może 3 miesiące później, parę miesięcy później, wtedy gratulacje. But that's just, I wanted to illustrate, hey, these are really great structures, and this one is a train wreck of a structure. I po prostu ja chcę wam pokazać różnicę pomiędzy tymi strukturami, które są poza Bitcoinem, jeżeli wychodzimy z Bitcoina i gramy do Bitcoina, wtedy, która jest straszna formacja, nie warta świeczki, a które są, no, można powiedzieć, te, które wychodzimy na nich bardzo przyjemnie. Now let's get to two other structures that are just horrific. And again, przejdźmy do kolejnych dwóch struktur, które są też bardzo straszne. You might have, jak w Halloween. Have these coins. I hope you don't, but nonetheless, it'll be a learning experience. Mam nadzieję, że nie masz tych kryptowalut, ale zobaczymy. Second coin on the list for worst coins. Kolejną, już drugą, najgorszą kryptowalutą jest nią, już widzimy, IOTA. Is IOTA. And you may say, oh my god, Steve, so many videos have been made about IOTA and how it's supposed to go to the moon. What happened? I też, Steve, widziałem bardzo dużo, pewnie mówicie sobie tak, Steve, widziałem bardzo dużo wideo w przeszłości, gdzie to miał być Księżyc, Mars, gdzieś tam inna galaktyka z ceną w stosunku do Bitcoina, a tutaj mamy no niestety zupełnie odwrotną sytuację. Well, it's a train wreck of a structure. It's a little bit better than Ontology. Ontology hasn't even started to turn a corner. Struktura też jest takim wrakiem pociągu. IOTA is trying to turn a corner and it's trying to form some structure here. Oczywiście widzimy, że w ostatecznych dniach IOTA próbuje gdzieś tutaj zmienić tą strukturę, that will propel it in the future, but która może spowodować to, że będziemy mieć oczywiście wzrosty w niedalekiej przyszłości. It's struggling. So IOTA, ale w tym momencie jeszcze tutaj walczy. I think is a top. Yeah, it's ranked 25th in the world, and unfortunately, we have to give the facts. The facts are not good. If you're looking to grow your Bitcoin, you should look elsewhere with a stronger structure. Structure is everything. Więc my tu pokazujemy fakty, oczywiście. Struktura jest wszystkim na wykresie. Ta struktura w przypadku IOTY też nam wiele mówi. Structure is everything, and you got to look at structure first. And the second thing you look is left, and you understand. Więc pierwsze, co robisz, to patrzysz na strukturę. Drugą rzeczą to patrzysz w lewo, na wykres. Hey, we got market structure here, you look left. Okay, we got a little bit of a chance to try to turn a corner. I w tym przypadku patrzymy w lewo, widzimy, że no jest delikatne odwrócenie. Mamy jakieś szanse na odwrócenie tego całego biegu, tego wykresu, ale jeszcze nie. The next one is Ethereum Classic. Kolejnym to jest Ethereum Classic. ETC. ETC. Another train wreck of a structure.
Kolejny wrak pociągu. And we've got a bunch of years here in front of us. I mamy parę lat przed nami, przed naszymi oczyma. Where we have a lot of data points, right? We got data points back to 2016. W tym przypadku historia sięga 2017 roku. So we were creating our high, higher high. I oczywiście na samym początku próbowaliśmy tutaj mieć coraz to wyższy szczyt. Then we went into a spiral and we haven't been. A potem wpadliśmy w spirale. Catch ourselves from that spiral, making our lower high, lower high, lower high, lower high, and most recently in February 15th another lower high. Coraz to niższe szczyty, jak widzimy ostatnim razem 15 stycznia czy lutego mieliśmy też kolejny niższy szczyt. So this is also something that you should probably avoid. Again, this. I to jest też co powinieneś pewnie gdzieś omijać szerokim łukiem. This is not financial advice. To nie jest oczywiście finansowa porada. I'm not your financial advisor, but I do want to help you on this journey. And there's just a lot of noise out there, and it's got to be overwhelming because every second there's supposedly some hot new coin. I próbuję tutaj tobie podpowiedzieć po prostu, co tutaj robić, bo już za sekundę, za chwil parę będziemy mieć kolejne świetne projekty, które będą sobie świetnie radzić. Też nam podpowiadały to, że będzie 100x, 1000x. Oczywiście, można powiedzieć, że na hypie też idzie bardzo dużo pieniędzy zarobić. Można wejść w jakiegoś altcoina, nie wiem, z 100 dolarami czy 1000 dolarów i wyjść z 50 tysiącami dolarów tylko dlatego, że 50x czy tam 100x miało się na tym, tak? Ale wiemy, że w większości przypadków będzie to naprawdę trudne, jeżeli będziemy wchodzić w podobną strukturę jak te trzy, które były tutaj pokazane. With some new news coming out and they're in new developments and new negotiations with such and such company and it's going to be the next big thing and that's just constantly what you hear about. Not on this channel. We never talk about the news. We just talk about the facts and the charts. I pamiętajmy, że newsy też nas atakują, a my na tym kanale nie rozmawiamy o newsach, tylko bardziej albo tylko i wyłącznie o wykresach. All right, that's it. So these are the three coins. Także to są te trzy kryptowaluty, na które powinniśmy zwrócić uwagę. I would recommend you run for the hills. Przed tymi ja bym uciekał gdzieś na wzgórza. Right? If you have these coins now and you have a large position in the. A jeżeli nadal masz te coiny i masz dużą pozycję w nich. These coins, it might be wise to be patient. Może już myślałem, że powiesz, że będzie ok, albo mądrze jest sprzedać. On świetnie to powiedział, tak delikatniej. Może być z waszej strony taką dobrą decyzją to, żeby być dalej cierpliwym. Because they could turn a corner here in the next 3 to 6 months. Bo oczywiście mogą zamienić się pozycjami od 3 do 6 miesięcy, jeżeli tutaj będziemy widzieć poprawy na niektórych z nich. And you might make back a little bit of your money. I możesz wtedy troszeczkę odzyskać swoich pieniędzy. And then you can cut your losses then. I wtedy, no, po prostu resztę sprzedać. Or if you're in crypto for the long term, a jeżeli jesteś w kryptowalutach przez dłuższy okres, you might cut your losses now and możesz już zamknąć swoje straty teraz. Put it into something like some of the coins I explained earlier. I wrzucić wtedy te straty w kryptowaluty, które, no, chociaż strukturalnie wyglądają o wiele lepiej. Or Bitcoin to try to earn back some of those losses. But pamiętajmy, że on mówi tylko i wyłącznie w stosunku do BTC, tak? Albo Ethereum, swojego ulubionego. Na przykład, jeżeli byśmy weszli z Ethereum na PundiX, które też ostatnio wzrastało, to tam na niektórych giełdach nie jesteśmy w stanie nawet wyjść do Tethera, tylko jest powiązanie z Ethereum i tylko i wyłącznie można, na przykład na KuCoinie, tak o ile dobrze pamiętam, jest, że trzeba zejść z Ethereum tylko i wyłącznie do PundiX. Wtedy można grać z PundiX do Ethereum, tak? Ale niektóre szkoły grają tutaj do stablecoinów i teraz ten wykres może zupełnie inaczej wyglądać. Nie tak tragicznie, jak w tym przypadku, jeżeli chodzi o właśnie wzrosty, tak? Jeżeli byśmy sobie spojrzeli nawet na BSV, czyli ten projekt Bitcoin SV, który bardzo podobnie może wyglądać przy tych ostatnich kosmicznych wzrostach do BTC w taki sposób, ale jeżeli sobie spojrzymy do dolara, to struktura występuje u Jurka S-analizy, jedną z najbardziej byczych, tak?
jeżeli chodzi o granie do dolara, która może równie dobrze wystrzelić, lada chwila, albo poczekamy sobie, jak on tutaj mówi, jeszcze parę miesięcy lub lat, na to, że nic się nie wydarzy, tak? Chyba, że faktycznie będą jakieś świetne wiadomości, albo fundamenty się zmienią, albo jakiś wielki sponsor się pojawi, albo wykorzystanie danego blockchaina, no to wtedy też takie wiadomości mogą popchnąć samą cenę. Więc wszystko zależy od tego, do czego gracie. Jeżeli to Bitcoina, BTC w tym przypadku, no to takie są tutaj wykresy tych właśnie projektów. Ale jeżeli gracie do innych, czy to do Ethereum, czy do stablecoinów, czyli do dolara, może niektórzy grają do złotówki na polskim BitBayu, też tak może być, więc każdy ma swoją technikę na to i pamiętajmy, że wtedy musimy tutaj przełączyć nie do BTC, tylko na przykład do złotówki albo do danej waluty. You're in deep, right? If you, like, for example, if you took your Bitcoin and bought Ontology back here when everyone was hyping the crap out of these... I właśnie on o tym mówi. W momencie, kiedy jest dużo szumu na ulicy, bardzo dużo audycji pojawia się, weź Ontology. 1000 najlepszych youtuberów z górnej półki wypowiada się na ten temat. Gdzieś tam niektórzy mają podpisaną umowę, za ile takie wideo wychodzi, niektórzy nie, niekoniecznie. To jeżeli byśmy sprzedali wtedy BTC do Ontology, to wiemy, że dzisiaj byśmy mieli dużo, dużo mniejszą moc zakupową, sprzedając Ontology do Bitcoina. You're in a tough spot, and you might be in that position because there were just, you know, dozens and dozens and dozens and dozens of videos about Ontology, how it's going to basically change the world, and you'll have money coming out of your ears and your nose at the same time, and didn't quite turn out that way. So, no i oczywiście wiemy, że bardzo dużo wtedy wideo się pojawiało, tak jak on tutaj zaznaczył, że można było zarobić dużo więcej niż na BTC na przykład, tak? Więc miejmy to na uwadze. I want to share with you. Okej, okay, w takim razie mamy. Tam na koniec mamy już jego złote myśli, także zapraszam. Plus reklama oczywiście, więc tutaj już nie będziemy do tego podchodzić. Te złote myśli każdy może sobie na spokojnie obejrzeć. A my mamy mięso z tej audycji. I jeszcze ani razu nie widziałem, żeby ktokolwiek miał problem. Przynajmniej z tych twórców, którzy tłumaczymy, że takie wideo powstają. Także to jest też fajne. Takie motywujące przynajmniej od tych osób. A nawet kiedyś gdzieś tam Bob Lucas się pojawił i podziękował osobiście. Dzięki. Dzięki, że tłumaczycie moją albo moje audycje. Także to jest fajne. Dobra, mamy to. Życzę wam wspaniałego dnia. Zobaczymy, czy jeszcze raz CryptoCrew pojawi się po godzinie 21. Jeżeli tak, to spróbuję przetłumaczyć. Ta audycja będzie około godziny 7. Jutrzejszego dnia, bo jeszcze newsy nas czekają po północy, także one mają pierwszeństwo. A gdzieś 7 rano kolejna audycja od CryptoCrew, o ile zostanie dodana. Chyba, że będzie 50 minut, no to sorry. Ja nie jestem w stanie tutaj przeskoczyć paru rzeczy. No ale mamy to. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.